Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym odcinku z CSGO Skinsa. Przypominam oczywiście klasycznie, że z kodem Croxy oczywiście jak wpłacasz, no to masz szansę wygrać piękne tutaj skiny, m.in. koska, rękawiczki, czy tutaj N4 za 300. Oczywiście jak uda ci się wygrać, to po wpłacie taki prezent ci wyskakuje na ekranie, no i oznacza to, że danego skina udało ci się wygrać. No a my lecimy oczywiście tutaj z openingiem na sam początek, wjeżdżamy w bitwę tutaj jakąś z użytkownikiem, 214 zł, skrzynki na buście w sztukach dwóch, tutaj giga była case, AWP-a, no i tutaj normalne skrzynki dla Katrina, no i skrzynia AK-47, więc zobaczymy jak nam pójdzie. Oczywiście, no właśnie, kodzik Croxy możesz sobie oczywiście użyć zalogowując się z linku z opisu, bądź oczywiście po kliknięciu tutaj magicznego zielonego guziczka i wpisaniu oczywiście kodziku Croxy przez 2x 10% więcej, wtedy otrzymujesz, no i oczywiście skrzyneczkę Star za free 10%, oczywiście za każdym razem zyskujesz, więc dowoli możesz kodziku oczywiście sobie używać, no i oczywiście jako są pełnoletnim jesteś, no to zapraszam do zabawy na CSGO skinsie, no i kodziku musisz użyć jak wygrać chcesz skina pięknego, sub z dzwonem oczywiście, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, no i na Discorda dołącznej właśnie kodziku Croxy użyj. Wjeżdżamy jeszcze w skrzynkę Illigent i do tego dorzućmy sobie jedną tą nową skrzynkę Hole na sam koniec, dzięki czemu ta bitwa 1500 zł, tyle będzie kosztować. Skrzyneczka Dev, przypominam, 84 zł, on kosztuje, no często tutaj leciał Hole, ale na trybie Joker, tak, więc no mam nadzieję, że tutaj na normalnym, że tak powiem, otwarciu też uda nam się może kiedyś tego Hole'a zdobyć. Zobaczmy, póki co zaczynamy z kałaszkiem Aquamarine Revenge, bardzo ładny kałach, 211 zł, build test, no i co, bitwę wygrywamy, no ale to nie ma się co cieszyć, jeszcze skrzynek bardzo dużo, wszystko może się zmienić w tej ostatniej tak naprawdę, nie, więc no mówię, nie ma co się cieszyć na zapas, Emecz 34, no ta jego 29, więc zobaczmy teraz te skrzynki i Legend, jak nam tutaj zaproponują, 442 zł łącznie, w naszym ekwipunku, no póki co tak szczerze, to ja tutaj takich mega uniesień z tych skrzynek nie widzę tak naprawdę, oprócz tego kałacha Aquamarine Revenge, no tutaj to są takie no dosyć spore minusy raczej, no tutaj reszta tych otwarć, no ale zobaczmy, może się to jeszcze zmieni, ten kałach Redline, no on też coś tam zwraca, bo skrzynka kosztuje mniej niż tą stówkę, no ale ta skrzynka, no właśnie, to jest USP, który kosztuje 700 zł, proszę cię, no bo jest to oczywiście USP do jakiegoś tam kontraktu, chyba na AWP Fate, ale nie jestem pewien, swego czasu dużo kontraktów robiłem na AWP Fate i liczyłem, że w końcu siądzie, żeby dodać na kanał film kontrakt na AWP Fate, no ale no skoro go nie zobaczyliście, no to no nie udało się, tak, żeby to raz, no dobra, zróbmy bitwę sobie na te skrzynki z tym Hole'em, bo ta jedna no taki niedosyt trochę czuję, wiesz, dlatego no te cztery tutaj skrzynki na tej bitwie bot i samo, no i zobaczmy 3000, no to już wjeżdżamy mocno w tą bitwę, wjeżdżamy w nią na serio, więc liczę oczywiście, że no tutaj takie no itemki, wiesz, takie konkretne nam tutaj spadną. Póki co no nawet tymi glovesami przegrywamy o jakieś 10 zł, więc mam nadzieję, że tutaj no coś jeszcze się wydarzy ciekawego. Mamy rękawice 600 zł, no ta skrzynka kosztuje 700, więc no, no tutaj jakiś proficik fajnie by było zdobyć, nie? O, no, no to jest proficik, no jaki tutaj czekałem. I 5 koła prawie udało nam się wyciągnąć z tej bitwy, no i fantastycznie, o to chodzi, takiego profitu właśnie potrzebujemy. No i mamy 8 koła w balansie, więc naprawdę, no mówię, solidnie tutaj pniemy się do góry. Skrzynia ametyst, no ja bym ją tutaj wjechał na buście, 1680, trochę to jest pieniążka. No dobra, zróbmy bitwę na 3 takie skrzynki. Dawno, kurczę, tego normalnego trybu boostowanego nie grałem, więc no mam nadzieję, że tutaj, no, taki powrót trochę do korzeni okaże się faktycznie strzałem w dziesiątkę, albo nawet M9. 3700, no okej, okay, spoko, ale tutaj Butterfly jeszcze 4500, no powiem tak, no, no czegoś takiego to aż się nie spodziewałem, no i karambit jeszcze, no to są trzy fantastyczne noże, stary, to jest 13600 zł z tej bitwy, no to jest fantastyczne otwarcie, to jest fantastyczna batla, tak, no trzeba to sobie powiedzieć. No dobra, zróbmy sobie jeszcze jakąś tutaj bitwę,
i wjedźmy może w te skrzynki Gemstone. Jak tak ładnie nam dało, to ja bym jeszcze tutaj w ostatnią bitwę właśnie wjechał w 4 takie skrzynki. No i resztę sobie zostawimy na jakiś opening następny. Może poświęcimy cały budżet w końcu na te skrzynki nowe z haulem, znaczy nowe z haulem, no po prostu na haul case'a. Zobaczymy, no jak tu jeszcze by dała ta bitwa na koniec, no to w ogóle by było super, no ale niestety spada Talon, no i będzie bardzo ciężko już do tego wrócić i zobaczmy. No i tak się nachapaliśmy dużo, więc ja jestem zadowolony generalnie z przebiegu tego filmu, no ale zobaczmy, jeszcze jedna testa Gemstone. No powiem tak, czuję niedosyt, wiem, że miałem odpuścić, trzeba wiedzieć kiedy przestać, tak? Ale no sumienie mi nie pozwala tak szybko kończyć tego filmu, dlatego no wjedźmy jeszcze raz w te skrzynki z haulem, no zróbmy sobie taki przedsmak tego kolejnego filmu. Znaczy no jak zostaje nam 5 koła, no to no, takiego filmu no ciężko będzie go zrealizować, tak? Ale no, pamiętajcie, że możemy to pomnożyć bardzo ładnie, tak więc no tutaj liczymy oczywiście, że ta bitwa, no że generalnie decyzja, żeby tą bitwę zrobić, no nie okaże się, że to jakaś spalona mocno. Zobaczmy, 800 zł, slotery, no spada póki co mocno dla nas, tu rękawiczki, tutaj właśnie koska, no z tego naprawdę bardzo ładny setupik idzie już zrobić na tych skałach Bloodsport. To jest Factory News za 800 zł, no nadgania mocno, zobaczmy, dostajemy rękawiczki znowu, no tutaj już widziałem, że to musi być jakiś minimal wear, bo bardzo ładnie wyglądały po prostu te rękawiczki, no takie właśnie minimal wear Factory New, no i 1200 zł te rękawiczki warte, no tutaj mamy jeszcze tego USP-ka właśnie, który kosztuje no te 700, no i zobaczmy, ostatnia skrzynia, czy coś się tu jeszcze konkretnie mocno zmieni, no na szczęście tylko na naszą korzyść. 7200 udało nam się wygrać, dzięki czemu 12 tysięcy złotych. Tyle oczywiście zostawiamy sobie na następny opening. Ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie. No i oczywiście przypominam o konkursach dla osób płacających z kodem Croxy.